Siemanko, ja jestem Lucek, a to jest Need for Speed World. Dzisiaj robimy przegląd Lamborghini Estoque, którego tu widzicie. Jest to samochód gabarytowo najdłuższy w Need for Speed World. Żaden SUV nie jest tak długi, żaden samochód nie jest tak długi jak właśnie Estoque. I powiem wam, że ten samochód jest średni, przeciętny, normalny. Ma mocne nitro, bardzo fajnie się prowadzi, ale praktycznie nie ma przyspieszenia, niestety. Mam tutaj części w nim Americona. No i posłuchajcie, jak brzmi. Praktycznie jak typowy Lambos, z tym, że słychać gdzieś tam tą turbosprężarkę. O ile w ogóle w Wordzie można jakoś klasyfikować dźwięki. No cóż, przyspieszenie jest tutaj słabe, ale mocne jest tutaj nitro i skręt, co może nas uratować w wielu sytuacjach. Ja bym powiedział, porównałbym ten samochód do Forda Capri, którego pewnie już znacie. Tylko że jest to o klasę wyższy, jest to po prostu o klasę wyżej. Obecnie mam części Americona, jak mówiłem, i znajduje się samochód w klasie S. Chyba 751 punktów ma na statystyce ogólnej. No więc nie jest to jakoś bardzo dużo. A w klasie S myślę, że raczej sobie nie poradzi. Nie wiadomo, jak dobrze byś jeździł, czy jeździła. Jest słabo. Zobacz prędkość maksymalną. 330 km na godzinę. Nie jest źle, jest dobrze. O właśnie, nie udało mi się wyrobić. Prowadzi się bardzo fajnie. Mamy wrażenie, jakby samochód połykał zakręty. Ja to tak zawsze nazywam. To dobrze odzwierciedla, myślę, że dobrze odzwierciedla charakterystykę jezdną w Need for Speed World. Jest to ona typowo arcade'owa, więc takie określenie jest tutaj na miejscu. I no cóż, sprawdźmy, jak spisuje się w wyścigu. Okej, startujemy. Moim przeciwnikiem jest Kenny Zekagera. Tutaj start idzie dużo lepiej w Agerze, ale no zobaczymy, jak spisze się na zakrętach, bo Estoque bardzo fajnie połyka zakręty, przy tym mało prędkości traci. To jest istotne właśnie na tej trasie. Okłamałem was w ogóle, bo powiedziałem, że mam tu jednogwiazdkowe części Americona. Są to części czerwone i kombinacja części czerwonych oraz zielonych, gdzie zielone są na osiągi, czerwone są na prowadzenie. I nie wiem, dlaczego taka kombinacja jest ostatnio używana w wszystkich nowych Lambosach w Need for Speed World. Na przykład w Aventadorze też była właśnie taka kombinacja na samym początku. Jakoś dla mnie to się w tym statym samochodzie nie sprawdzało, w tym nie wiem, zobaczymy. W każdym razie Estoque prowadzi się fajnie, skręca dobrze, ale na tych częściach, na tej statystyce, moim zdaniem w ogóle ten samochód ma zawyżone statystyki. Ponieważ ja się ścigałem z Gallardo Valentino Balboni, z wieloma ludźmi, którzy mieli właśnie te Gallardo, i są to dobrzy kierowcy, ale moje Estoque po prostu odstawało na prostych, i to znacznie. Jedyne, czym mogło być lepsze, to prowadzenie, ale też jakoś mi się wydaje, że nie do końca to prowadzenie było lepsze. Tutaj nawet Kenny Zekagera na częściach Americona, tak, to na pewno części Americona, jednogwiazdkowe, radzi sobie dużo lepiej. Ja po prostu nie mogę tego samochodu dogonić na prosty. Ten samochód Lamborghini Estoque nie posiada w ogóle przyspieszenia, albo jest ono bardzo słabe. Prowadzenie, jak mówiłem, jest całkiem przyjemne, jest dobre, jest
takie, że tracimy mało prędkości na zakrętach i to jest ok, to jest zdecydowanie na plus. Moc nitra jest również zdecydowanie na plus. Cóż, wypada tylko sprawdzić, jak ten samochód będzie się spisywał na lepszych częściach, prawda, kiedyś. Jeśli w ogóle będę miał ochotę go ulepszać. Bo jak obecnie widzę, że ten wóz w ogóle nie ma potencjału. Jest to w ogóle samochód rodzinny, pięciodrzwiowy. Nie wiem, chyba taka pierwsza inicjatywa od Lamborghini. Dobra, zobaczymy jeszcze na innym wyścigu, jak się spisuje stokę. Okej, Union and Hollis, bardzo trudna trasa. Wiele zakrętów, wiele trafików, wiele ruchu ulicznego. Ale się czasami tak zacinam. Kurde. Zobaczymy, jak sobie tutaj poradzi stokę. Mam nadzieję, że będzie ok, ale jak będzie, to zobaczymy. Już na zakręcie lepiej spisałem się niż Agera. O cholera, strzelił we mnie trafikiem. Ale spoko. Ten wyścig jest niewdzięczny i jeszcze wszystko może się zdarzyć. Okej. Ale słuchajcie, nie jest tak źle, jestem na drugiej pozycji. Kurde. Tak, ten samochód jest bardzo długi. Bardzo duży. Myślę, że jest trochę przeskalowany. Jest po prostu za duży. Jest źle ten model zrobiony. Mogę wam teraz jakoś tego pokazać. No ale moim zdaniem tak jest. Możecie sobie zobaczyć chociażby w dealerze samochodowym, jak to wygląda. Przełączcie sobie na przykład między Estoke a Fordem jakimś tam Raptorem i zobaczycie, że nawet Estoke od tego Raptora jest dłuższe i większe, szersze. Nie powinno tak być na pewno. Ten samochód jest duży, ale nie aż tak. W Wordzie jest chyba przeskalowany. Tak mi się wydaje, przynajmniej na pierwszy rzut oka. No i jak widzicie, Agerę bardzo ciężko jest dogonić. Wygląd jaki jest, taki jest. Każdy chyba sam powinien ocenić. I no jak mówię, to jest niewdzięczna trasa. Każdy sam powinien ocenić, czy mu się podoba, czy nie. Dla mnie ten samochód jest fajny z wyglądu, ale osiągi strasznie psują moje odczucia co do niego i nie chciałbym się tutaj jakoś negatywnie wypowiadać na temat tego wyglądu. Nie chciałbym, żeby po prostu na to miały wpływ osiągi. W poprzednim wyścigu osiągnąłem 320 km na godzinę, w tym 316. Była to dużo trudniejsza trasa i zdecydowanie Agera by wygrała ze mną, gdybym po prostu nie miał farta. Nie wiem, jak to inaczej nazwać. Jak widzicie, mam tu części Omia oraz Nova T. Tak jak mówiłem, kombinacja zielonych i czerwonych. W Agerze były części Americona i Agera spisała się dużo, dużo lepiej. Estoke chyba jest nawet droższe niż Agera. Nie polecam wam kupować Estoke. Ja kupiłem na przecenie za 3000 boostów i za 3000 chyba z czymś, z hakiem. To nie było dokładnie 3000 boostów. I powiem wam, że jestem zawiedziony nawet za taką cenę. Pomyślałem, że będzie się spisywać lepiej. Ale jeszcze zostawiam ten temat, bo no właśnie, kwestia części. Zobaczymy, jak będą wpływały na ten samochód części tuningowe. Może akurat będzie się fajnie samochód tuningował. Ale to sprawdzę sobie później. Zobaczmy teraz części wizualne. Okej, mamy tutaj jeden body kit. Nawet nie spodziewałem się, że ten samochód ma jakikolwiek body kit. Ale ten body kit sprawia, że samochód jest jeszcze bardziej szeroki, jeszcze bardziej, zobaczcie, jak on jest długi. On prawie dotyka tego tutaj okręgu dookoła. To jest bardzo, bardzo, bardzo długi wóz. I jeszcze z body kitem jest dłuższy. No i w sumie ciekawie zmienia wygląd tego samochodu, nie powiem, że nie. W zasadzie ciekawie, bo tutaj są z tyłu drzwi też, prawda? I zobaczcie, jak te drzwi zostają poszerzone.
Jest to samochód rodzinny, pięciodrzwiowy. Nie wiem, jak ktoś będzie długo grał w Worda i dorobi się rodziny, to może później taki samochód komuś kupić z rodziny, albo sobie i jeździć po, nie wiem, po chleb, albo do szkoły. Takie są spoilery. Jakieś tam. Średnio to wygląda ze spoilerem. Może nawet nie aż tak źle, w zasadzie. Można by tu jakiś włożyć. Bez spoilerów, że fajnie. Ja wiem. Te zaigiece w ogóle tu nie pasują. Ale ten, już nawet całkiem nieźle. Ale dalej mi nie pasuje to jakoś do kształtu Lamborghini. I masek nie mamy tutaj wcale. Sprawdźmy jeszcze dealera samochodowego, ile Lamborghini kosztuje. Myk, myk, wyprzedaż Lamborghini. Gdzie ty jesteś, Estoke? Mam cię. 3800 boostów razy 2 to jest 6000, 7000 z czymś. Także nie opłaca się kupować tego samochodu. Moim zdaniem lepiej po prostu zainwestować więcej troszeczkę w Agerę niż po prostu w Estoke. Nawet niekoniecznie w Agerę, może być to Pagani Cinque, może być to, nie wiem, każdy inny samochód dobry w klasie S, który doskonale wiecie albo z moich przyglądów, albo nie wiem, z jakichś innych moich poleceń na Facebooku czy na blogu. Także Estoke nie polecam. Jest to naprawdę słaby samochód, chyba że ktoś naprawdę lubi markę Lamborghini, naprawdę lubi taki samochód rodzinny, taki design, to może się skusić, ale jeśli chodzi o osiągi, to nie polecam. No cóż, to był przegląd Lamborghini Estoke. Ja wam bardzo dziękuję za wyświetlenie. Trzymajcie się, na razie, hej!